Królem Izraelu, powiedz mi. No? No kto był? No Dawid był. Saul. Kto? Saul. Saul? Saul, a nie Dawid. Nie Saul, tylko pierwszy był. Saul. 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 Syn Kisza. No widzisz, no. Wiesz, ale Saul był pierwszy, nie Dawid, Salomon. No. I Chrystus jako prawdziwy, sprawiedliwy król. Czemu mówisz Saul? Saul, to on się nazywał Saul. No i teraz Saul. Modlić się, przyjdź królestwo twoje, czy przyjdź państwo twoje? Jak się modlisz? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo, czy państwo? No, musisz przyjść posłuchać, jak się będę modlić. No, także panowanie się wam kończy, a jest królestwo, czyli służba prawdy, miłości i sprawiedliwości. I Saul, królestwo Boże to nie jedzenie i picie, lecz sprawiedliwość. Saul. To prześladował Dawida. Także królestwo Boże, nie państwo Boże, to sprawiedliwość. Nie jest to jedzenie opłatka, wafelka. Bo jak kogoś z ręki się karmi, to znaczy ma się władzę nad nim. Czyli ksiądz klęka się przed nim. No i się klęka, nie? Przed człowiekiem się nie ma klęka. Mówił, prześladował Dawida, ale Dawid żył jego córkę po tym zarządzie. To powiedz to księdzu, że ma się nawrócić do króla. Zostawić Watykan. No i krzyże pozdejmować z kościołów. No krzyże pozdejmować. Bo Jezus zmartwychwstał, żyje. I niech idzie głosi królestwo, bo umarli głoszą umarłym. Grzebią umarłych, umarli grzebią umarłych, a ty idź głoś królestwo, nie państwo. A król jest jedyny sprawiedliwy. A jak ojciec tego Samuela miał na imię, nie wiem. No nie wiem, bo ty wiesz. Alkana, matka Anna. Anna zaczy łaska. Czas łaski się kończy. Co zrobisz, jak czas łaski się skończy? Do nieba pójdę. Nie pójdziesz do nieba, bo nie ma takiej drabiny, wiesz? Jak pójdziesz do nieba? Wytłumacz mi to. Jak pójdę? No pójdę tak, a jak ptaki fruwają. No to ty nie ma skrzydeł, nie pofruniesz jak ptak. Nie czaruj mnie. A to mnie urosło. Urosło ci. Nie pójdziesz do nieba, bo czas łaski się kończy. W każdym człowieku jest Chrystus, bo każdego kupił krwią doskonałą. Chrystus, czas niewiedzy, nie już pod dywan nie zamiatamy i czas łaski się skończy. I ci, co nie poznali Boga prawdziwego, Króla Izraela, tak Judasz go nie poznał, był tak blisko na wyciągnięcie ręki, no to będą chcieli umrzeć. Czyli mamy tutaj objawienie 9:6. Taki koniec czeka tych, którzy nie poznali Chrystusa, który jest pośrodku baranek. Nie ma dwójcy, trójcy, jest pośrodku baranek. Czyli Chrystus nie zjadamy, naśladujemy. Chrystus jeszcze kompletuje swoich z pogan 144 tysiące, a tutaj Kościół katolicki, adwentyści, świadki pozamykali się w swoich jaskiniach, w tych salach królestwa. Chrystus króluje na ziemi, nie panuje. A Pany i diabły, do widzenia Panom diabłom, Ezechiela 34 rozdział. Dziękujemy fałszywym nauczycielom. Jezus ma 12 gwiazd w koronie, to jest 12 aniołów i 7 anioł nam przekazał czas i pory, że Jezus zaczął swoje 1000 lat królestwa. I tutaj mamy, że świadkowie Jehowy będą prosić o śmierć, ale nikt nie będzie chciał ich uśmiercić, bo nie głoszą owoce ducha. To jest dobrze, bo będą żyć. Co? No będą żyć, będą głosić króla, nie Jehowę, tylko Chrystusa będą głosić, bo się nawrócą. Dzieje apostolskie 9:5-25, a katolicy wymrą w tych swoich świątynkach, bałwanach. Bo anioły z nieba zrobią porządek. Trzecia część ludzi mają wytracić. Anioły śmierci. Ale jest... pokaż mi tego, co to pisał to pismo. Pokaż mi. No, pisał te. No, tutaj Jan, apostoł, brat ze 24. Także taki, siódmy taki anioł. Anioł, jak i ty pisał. No, ja mam tytuł anioła, tak? A ty masz księdza, który sobą ksiądz nie występuje. No i ptaki zjedzą tych, co nie uwierzą w króla Izraela, który jedzie na białym koniu jako król. Objawień 19 rozdział, triumf. I prawda Chrystusa, czyli przez uczniów teraz działa, nie przez księdza. Ksiądz czaruje, żeby mieć kasę, musi kłamać. Bo prawda jest za darmo. Wyraźnie jest napisane, że darmo. Duch Oblubienica mówi, przyjdź, to pragnie ich darmo, weźmie wodę żywota. Samarytanka nie płaciła Jezusowi, tylko wodę zostawiła dzbanek, uwierzyła, że to jest Mesjasz, król, bo miał przyjść, król przyszedł. I faryzeusze też wiedzieli, że król miał przyjść, ale go zamordowali. 1 000 000 paso Żydów go zamordowali, zamiast go 11 zamordować, to 1 000 000. Krzyczeli Barabasza, nie krzyczeli Jezusa, ich nakarmia przecież. No. I teraz Cezara macie, czyli Pana macie. I kto mówi, Pan Jezus to jest faryzeusz, a Duch Prawdy Oblubienica mówi, przyjdź. To, kto słyszy, niech powie, przyjdź, a ten, kto pragnie, niech
przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Jana 4,14 za darmo jest prawda, a miłują kłamstwo. Kłamstwo muszą, miłują i płacą za kłamstwo. I na zewnątrz są czarownicy, psy, przetecznicy, zabójcy czy mordercy, bawochwalcy, wszyscy, którzy miłują kłamstwo. Błogosławiony, którzy piorą swoje szaty, czyli chcą postępować w prawdzie dla Chrystusa, szaty czy uczynki, aby mieli prawo do drzewa żywota. To jest drzewo, nie krzyż, nie pal, czyli Chrystus jest tym drzewem życia. Mogli wejść przez bramy do miasta. I tu jest 12 bram, 12 pereł do miasta, nowego miasta Jeruzalem, 12 bram. Jezus ma księgę życia baranka. I nie cieszcie się, że demony uciekają przed wami, tylko że wasze imiona są zapisane w księdze życia baranka, a nie w księdze Watykanu, tak? I tu nowe miasto Jerozolimy stąpiło na ziemi. Przyjdź królestwo, on wchodzi w naszych serc i umysłów. Chrystus, przez to, że uwierzyłem, dlatego przemówiłem. I 12 apostołów jest tutaj. Tu są apostołowie baranka. I tu 12 aniołów baranka. Czyli 24 starszych. Dwa przyjścia są, Jezus przyszedł. Czas i pory znamy. A ksiądz robi kasę, aż kłamstwo straci moc. I wtedy, jak straci moc, ludziom się otworzy mózg, jak Judaszowi się otworzył mózg, że stracił, wydał krew niewinną. I Judasz nie poszedł za pieniądze do się zabawić, tylko poszedł się powiesić. Dlatego baranek zwyciężył wszystko, nie zjadamy go, naśladujemy. On jest królem nad królami, nie jest panem. I on pociąga za sznurki. A wasze grzechy narosły aż 5 werset, aż do nieba, tak bezprawie. Katolickie, świadków Jehowy i tak dalej. W jednym dniu wszystko upadnie. U Boga jeden dzień jak 1000 lat i jak Ezechiela 4,6 na boku leżał 40 dni. Dlatego baranek i nie kłamie mi, idą za barankiem, nie za przetecznicą Watykanem, za Ellen White, czyli Jehową, amerykańską kobietą, czyli za barankiem idziemy. Jako? No, 1 Koryntian 10,4 i bądźcie aniołami, nie księdzami, nie plenierami. Błogosławimy. Błogosławimy.